Siema, jestem Kamil Kime i jest ze mną Grubcio. Siema. I dzisiaj witamy was. Znaczy u mnie będzie prawda piękny widok na nowo wybudowaną szkołę podstawową. Grubcio bankrutuje, a ja mam problem ze ściekami i z wodą. To tak. Jak to bankrutuje? No coś mówisz, że bankrutujesz. Nieprawda, jestem plus 6000. Menda. Tak, dzieci się cieszą. A, ale makosa. Tak. Małgorzata Kapuścińska. Buduje dziś lepsze jutro. Gówno lepsze jutro. Dąbrówka Olszak. Pies zjadł mi pracę domową. Jak idziemy w szkołę, to idziemy w szkołę. Już wszystko dokupiłem do szkoły, co mogło być. Nie, to ja chyba jeszcze mógłbym autobusy ewentualnie... Jeszcze dodać. Bibliotekę publiczną, żeby się... Aha, nie stać jeszcze mnie. Jeszcze dwa autobusy mogę dodać. Sapię no, się? Generalnie dzisiaj rozwalamy tę rurę odpływową, która jak widać zanieczyściła dosyć mocno teren. Ło, ja pierdziu! Ale zanieczyszczenie. Nie stać mnie, więc musicie sobie trochę poczekać z apartamentem, sklepów i w ogóle. Dobra, to najpierw oczyszczalnię może postawię, bo jest droższa. Max mi wyłączył wysyłanie ścieków do niego, prawda? Przypominam, że wysyłałem do niego. Ile ja mam ulepszeń ratusza? Nawet nie mogę sprawdzić. A i tutaj... Ej, czyżby nie przydał się Wydział Finansów? No będę to tutaj postawię. Ej, mam pierwszy wieżowiec. U mnie już chyba jakiś jest. I czy to jest... To jest dom! Właśnie ratusz ulepszyłem przed sekundą. Ja też. Tak to co dodaję? Ja nie dodaję nic, bo zbieram teraz na coś, a ty też możesz na razie nie dodawać nic, bo nic nie jest potrzebne. I zaraz chyba pójdę w handel i zacznę sprzedawać rudę, a potem... A walisz, to dodałem. Co dodałeś? Wydział Finansów. No. Może być. Nie będą takie podatki. Ja mam na 10%. Ja tu sobie jeszcze drzewka posadzę, żeby wyciągały zanieczyszczenia. Kurde. Podobno wyciągają. No, wyciągają. Nie wiem na ile to jest prawda. No... Myślę, że jest prawda. Dobra. O, kolejny wieżowiec się buduje. I też mówiłeś, że gdzie postawić pompownię wody? Co pompownię wody? No coś mi mówiłeś, że pompownię wody obok oczyszczalni? No. Może? Nie wiem, czy to jest buch, czy co to jest. Ja nie wiem. Nie wiem, postawię dwie takie mniejsze na razie pompownie. Albo trzy właściwie. Może na więcej starczy. I do oczyszczalni dodam jeszcze jeden kolektor. A ja na razie nie potrzebuję. A co się dzieje? Czyżby szkoła jest przypomniana? No i a prawda. Nie. Z tych 144 tysięcy, z którymi zaczynaliśmy, gracz Grubcio 564 z miasta Plaskolany przestał wysyłać ci wodę. Wkrótce zakręcą kurek. Spadaj, Grubcio! Tam nie sap się. To ja wyłączę sprzedawanie wody. Będę taką szmatą. Przecież ja ci nie. Ja od ciebie nie kupuję wody. Ale żeby. No właśnie, dołączył się do nas jakiś. W ogóle. Atmalai. Nie znam. Dziwne typy. Nie wiem, nie znam ludzi. Wow, niska wartość gruntu, niska wartość gruntu. Aha, dobra, bo im oczyszczalnię dostawiłem. To chyba no to... muszę jakiś park dostawić, nie? A właśnie, oni się sapią jeszcze? Nie. Lol. Lol. Coś się dzieje?
A, mogę zbudować fabrykę procesorów. Potrzebne są poziomy apartamentu dla zamożnych. Zabudowa budynków w celu opakowania jak największej liczby simów w każdym bloku. Opakowania? Wysokie podatki. Niech spadają. Opakowania? Oj. Właściwie to. 5 minut. Co jest? Co 5 minut? Nagrywamy. Nie, bo zapomniałem sobie znowu stopera włączyć. Stop. W którą stronę u mnie leci wiatr? Ale mnie teraz oszukał gówniany. No dobra, i jeszcze dzisiaj mam taki pomysł, zupgrade'ujemy sobie tą elektrownię. Jestem w dupie. Nie masz kontrolnetu, prawda? Mam. Masz? Kontrolnet. Mogę kupować od ciebie. Ale nie kupujesz, bo ja mam wiele rzeczy od kontrolnetu. Masz 10 400 na zbyciu. Wal się. Tak, więc ja sobie postawię elektrownię słoneczną, wezmę wzmacniacz słoneczny, wezmę wzmacniacz mocy i kupię sobie od ciebie kontrolnet. Ale ja nie ulepszę wzmacniacza mocy, ty idioto. Nie byś odkryty. Nie, bo ja go nie odkryłem. A, no to ja odkryję. To po co będziesz kupował ode mnie kontrolnet? Nie wiem. Nie komplikuj, dobra? Biblioteka publiczna. O, tu możemy postawić, bo tu się drąże, mają niską wartość gruntu. Więc im podwyższymy wartość gruntu. Jup! Jest dobrze. Ale mało zarabiam. Czemu? I w ogóle. No, jeżeli Mateusz to ogląda, to pozdrawiam cię, człowieku, i wiedz, że cię nienawidzę. Ja jestem ciekawy, czy on to obejrzy. Czy tylko zobaczy, o, Kamil Kimy wrzucił nowy film. I na tym się skończy. Jak zwykle. Ja jeszcze nie wiem, czy wrzuciłem, a on już wie, że wrzuciłem. What the fuck? Uuu, ale się budynki zaczęły przebudowywać. Haj stopnieje. Obligacje można by wziąć. Muszę powiększyć podatki. No skarbiec to się nazywa? Nie portfel, tylko skarbiec? No a co ty myślałeś? Boże, jak w średniowieczu. Portfel, skarb miasta, nie wiem, budżet. No ale nie skarbiec. Kurde, co ja to w złocie trzymam? Wszystko jest możliwe. Czy ja się w czymś szkole? Ja się... nie wiem w czym szkole. Ja sobie nie wiem żadnego szkolenia. Dałem sobie most powietrzny, w ogóle jestem zarobisty. Pójdę w kopalnictwo. Specjalizuj się w metale. Bez sensu, ja nie mogę iść w mega wieżę ani w akademię. Mogę iść w hazard. No bo nie można sobie właśnie wziąć szkolenia z mega wieży ani z tych. No ani z omegi, ani z akademii. Ja chyba pójdę na... Będę szkolony z... ma coś tam gównatora. No z ropy naftowej będę się szkolił. Z wiertnictwa. No. Dobra, zbieramy do 120 tysięcy i idziemy w elektrownię słoneczną. No tylko, że najpierw się jeszcze zrobi dzień, bo... Chyba, że będę szedł w szkołę. O Boże, drogo. Prawie żadnego przychodu. Masz tę świadomość. Mam tę świadomość. Sorry, że tak dziwnie gadam, ale mam katar. No ja też mam. Nie jesteś ty nie. Cicho, ty nie masz. Nie, w ogóle nie mam. Nie, idę w ropę naftową, bo to po prostu jest do dupy.
Ile ja w ogóle mam tego... Ja mam 0 opuszczonych budynków chyba. No. A ja... 0. Kuźwa, krople się skończyły. Do nosa. No. Kurno. O, a one nie są przeterminowane przypadkiem? Kamień wciąga. Pewnie. Ale jest eukaliptus. Ja nie wierzę, co ja zrobiłem. Większą część działki mam na ropie naftowej. Dobra, teraz robimy tak. To się potem zburzy. No mam tu zwalam elektrownię wiatrową. Ale pizdło. Fajnie. Ale pizdło. No to by było tyle tej elektrowni. To by było tyle tego świata i w ogóle było wszystko fajnie, pięknie. Ja chcę wbudować nową elektrownię, tak? No i teraz co? Będę musiał... Nie ogarniasz, samochód został. Ten z elektrowni. Jakiegoś faceta pewnie tutaj od... tej pomocy technicznej. Boże, pomocy technicznej. Załogi technicznej albo czegoś takiego. Pomocy technicznej! Tak, kuźwa, Microsoft. Ja... To jest tak. Dobra, idę już w coś tam. No, nie odkryłeś tego. Rzeczywiście. Wzmacniacza mocy. Idę już w fabrykę Omegi. Aha, nie stać mnie, no fajnie. Zaraz pójdę w fabrykę Omegi. Dobra, już! Muszę zostawić jeszcze parę... Jest wydobycie, już jest wszystko i w ogóle. Parę paneli są. Sapią się? Nie, sapią się. Kamil? No. Jeśli się ucieszysz, to wynajduję most powietrzny. No to mi na razie tak jakby niepotrzebne. Wiem. Na razie bardziej bym się przydał wzmacniać mocy elektrowni słonecznej, ale dobra. Ej, Kamil, widzisz tą mega wieżę? Zobaczymy. Dlaczego brakuje prądu? Tu pokazuje, że brakuje, tu pokazuje nadwyżkę. Ja pierdzielę. Gdzie ty jesteś? A, tam to duże. No tak, to widać. Już prawie skończona, a jeszcze tylko 2 piętra. Łowdup. No, widać te wieże. Mocno? No, tak jakby. Bo, proszę, masz, kraj... miasto tego polskiego kabanosa. U, on ma generalnie na trzech wzgórzach jakby to umieszczone razem, więc moim zdaniem przesrane. I jeszcze ten... Ale on ma tam wszystko. Jeszcze Atnalai. Nie, on nie ma na trzech wzgórzach. On ma... On ma jedno wzgórze, ale już poza granicami miasta. Bo on ma coś takiego, że ma wypłaszczenie, potem jest jedno wzgórze i na tym wzgórzu jeszcze jest jeszcze jedno. Czyli on jest na wzgórzach, tak można powiedzieć. On ma strasznie górzysty ten teren, ja bym tam nie chciał. Kamil, poszedłem już na fabrykę Omegi i w ogóle jestem debilem i w ogóle... No ja sobie prąd na razie składam. Szczerze to... Dalej nie pamiętam, ile już nagrywamy. Dobra. Szczerze to mam to w dupie, ile już nagrywamy i w ogóle poszło mi do dupy i w ogóle... Szczerze to myślę, co by tu dalej budować. Znaczy na razie to w ogóle hajs pozbieram. Więc na razie skoro ja zbieram hajs, to się przejdę do ciebie do miasta. Na razie skoro ja w ogóle gówno tutaj robię, to w ogóle... Burmistrz Kamil, kim odwiedzę prac kolany? No ja nie wierzę, czemu akurat taki gówniany... Czemu leci tam to gówniane powietrze? Weź wyjdź. Ale u mnie gównianie wiatr leci. Zesrać się można. Wizyta, plac kolandy. Jestem no dobra. No ty masz płaską. Zajebiście. Jak spali... A nie, chyba nie spaliłem. Nie, no ty zaraz. Przynajmniej masz płasko. Jeśli nie musisz pierdzielić tą górą. No nieważne. On pewnie, jakie ty masz poparcie? Ja pierdzielę.
O, szczęście zamożnych spada. A czemu? Wysokie podatki nie podobają nam się. No to już wam zmniejszam. Szczęście średnio zamożnych. Nie lubimy tych budynków miejskich. Nie lubimy? Nie podoba im się coś. Wysokie podatki, zwijamy się. Dajcie nam szkoły, bo się wyprowadzimy. No przecież są szkoły i ty Kamil... Wiesz o co... What the fuck? Szkoły... Aś, nasrał tych przystanków. Boże, ile ty masz tych przystanków? Żeby nikomu nie brakowało. 1880 na same szkoły. Czy masz w ogóle jakąś strefę komercyjną? Ale duże. Wow. Ogromne. Wydobycie. Więcej. Ta szkoła wygląda jak moja dawna podstawówka. Co? No taka z boku dobudowana. Flagi nie ma? O nie, jest. Jest wszystko, człowieku. O, mega wieża. Poziom apartamentów, średnio zamożny, 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 park, zamożny, zamożny, zamożny. Tu się ludziom nie podoba, że nie ma pracy. Jak to? Mi tak nie pisze. Mi się wyświetla. Potrzebna nam praca, zrób coś z tym. Potrzebna nam praca, teraz. No to widać, że jedna mega wieża nie będzie miała... tego... Aś postawił! Ten wydział, kurna! Co? No tak patrzę, tu jest akademia, a wydział na drugim końcu miasta. Tylko nie wiem, czego to wydział. Technologii nano? Inżynierii. No bo nie chciałem niszczyć budynków, i widzisz, to Boże. I ty masz jeszcze tyle wolnego miejsca. Mi się już miejsce kończy. Dasz radę. No. Ty nie masz wzgórza na pół miasta. Nie zesraj się w ogóle, weź ty wyjdź. No co? Powiedział, co wiedział. Potrzebna im praca. Teraz. Mam po prostu tyle miejsca, że łokuję. Dobra, powiedzmy, że może tutaj jeszcze dostawię jakąś ulicę. W jakiś magiczny sposób. W jakiś magiczny sposób Simowie będą bardziej zadowoleni z tych warunków tutaj niż tam. Coś by tu dostawił jeszcze na rogu. Rozumiem, zrobię to i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie można gadać i gadać i gadać bez przerwy. No, ludzie się wprowadzają wreszcie. A co, nie wprowadzali ci się? No. Na początku nic się nie chciało budować nawet. Drzewa przy drogach bym stawiał, ale trzeba je stawiać jedno po drugim. Ale żem to zrobił. Trzeba je stawiać jedno po drugim, no nie? Masz ropę naftową? Pewnie mam jakąś. Nie masz chyba. Mam na dole. A masz rudę? Mam na górze. Aha, czyli ty też możesz pójść w Omegę.
czemu nie pójdziesz? Jakoś tak ostatnio panem jak grałem na tej działce, bo już któryś tam raz gram, to pamiętam, że poszedłem tak w kopalnictwo, że taką kasę ciągnąłem tylko z kopalni. Chyba tam 250 tysięcy miesięcznie. I co? No i na tym się zarabiało. Co trochę, tylko 9 tysięcy z rudy przychodziło. A że miałem małe szyby rudowe, to na dłużej starczyło. Ja mam 7 małych szybów, ten naftowych i 2 małe szyby rudowe. Cóż za rozrywka, Kamil Kime stawia drzewa. Powiem wam tak, to się wydaje nudne, ale to jest bardziej nudne, jak się to robi, niż jak się to ogląda. Jak wy to oglądacie, to naprawdę jest mniej nudne jest oglądanie czegoś takiego, niż ten, niż stawianie tego. Jak nie chce wam się tego oglądać, to przewincie tak z 5 minut pewnie. Albo 20. Nie no, już 6 minut jakieś nagrywam. Nie wiem, niby postawiłem tam. Ile zarabiasz? 750. 8,60. 8 tysięcy, no prawie 9 tysięcy. Będę wredny. Chyba muszę postawić większy posterunek policji. Już zaczynają się problemy. Co tam, za mało, Simona? 19 tysięcy. No, to ja prawie mam 25. Tysięcy. Ile zarabiasz? 6 tysięcy teraz. 9,383. Spadaj. I ja mam mniej, a zarabiam więcej. No bo masz więcej zamożnych. A zamożni z reguły płacą większe podatki. Trzeba dać komisariat policji. Na którym nie stać, ale... Ale po co mi on? No poniekąd... Jestem takim burżujem, że ja tego nie potrzebuję. Poniekąd bym tak teraz powiedział. Ja tylko ciągnę kasę. Dla mnie nie liczy się dobro mieszkańców. Dla mnie liczy się dobro mojego. Dla mnie liczy się dobry stan portfela. Aż tak już mnie w takim czarnym świetle nie tak, dawaj. Tak. Nie jestem aż taki zły, już jak ja ci się wiem, wydaje. Co ty tam poza nagraniem mówisz. Że... Jezu, jakbym to powiedział, to byś mnie zabił. Ale tego nie powiem. To mi powiesz po nagraniu. Dobra? To mam ochotę to teraz powiedzieć i się tak tym udupić. Byś mnie za to wywalił z kontaktów i w ogóle byśmy forever. No dobra, mów. Nie. To mów. Nie. Tak. Bo cię tym bardziej wywalę. Serio? No. A nie, nie powiem tego, no. No to po nagraniu powiesz. To jest obraźliwe i w ogóle. Panie, ja już tyle rzeczy obraźliwych słyszałem w życiu, że chyba nic mnie nie zaskoczy. Kończymy nagrywać powoli. Co? Ile nagrywamy? Jeszcze tę ulicę dokończę. Już jakieś 26 minut? Kamil? No. Nie wiem, czy to powiedzieć. Po nagraniu, dobra? Ale to by cię tak ojechało, tak by cię zgasiło, że hej. No to mów. Serio?
No. Nie, powiem to po nagraniu. W razie czego wstawię cenzurę. Serio? No. To wstaw cenzurę, jak to powiem. 3, 2, 1, Kamil. Kamil. No. I nie musisz cenzurować, prawda? Tak, właśnie sobie czas zapisałem. Korek drogowy na autostradzie. No to jeszcze tak na koniec odcinka sobie zrobimy dworzec kolejowy. Kurek? Kurek drogowy? Nie, nie zrobimy sobie. Możesz Wydział Transportu dostawić? A czemu? A nie, nie musisz. Właśnie zrobiłem ulepszenie ratusza. O, dzięki. Więc mamy Wydział Transportu jeszcze w regionie. No, uratowałeś mi dzięki temu dupę. O, i właśnie mam KG.com, Megi, co gówno, coś tam było. No dobra, to jest tak, tory jakieś trzeba położyć. Kamil, fajnie, że tak myślisz o swoim pięknym... Znaczy się o moim pięknym mieście. Co, jak? No, że dostawiłeś Wydział Transportu Publicznego. Nie dla ciebie. No wreszcie! Co jest? What the... O kurde! Ale jestem w dupie! Szybko! Nie to kur... To... Ale jestem teraz w dupie. Nie ma prądu w ogóle. Ej. Może ci trochę sprzedać? Podgasiłem. Max, sobie może dupę. Ci trochę sprzedać? Poczekaj. A nie, a... nie sprzedam ci. No, nie martw się, już jestem plus 10 tysięcy. No, fuck you. No dobra, i mamy jeszcze dworzec kolejowy. I to by było dzisiaj na tyle. Widzimy, jak ładnie pociągi jeżdżą. Nie. Ja lubię pociągi. Tak właśnie. Szybko, Kamil, nie martw się. Zrobiłem wzmacniacz tak, energii. To by było dzisiaj na tyle. Zrobiłem wzmacniacz... I do zobaczenia w następnym odcinku. Simcity. Gówno. Pa.